Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 33. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 33. spotkanie. Energia, przemiana, ruch. Tak jak ten wiatr dookoła mnie, który jest właśnie tym symbolem powietrza, komunikacji. Stałego ruchu do przodu, stałej zmiany. I tak nasze dzisiejsze spotkanie w magicznej oazie, która jest nie tylko symbolem wytrwałości i wytrzymałości, o czym mówiliśmy tydzień temu, ale również stałej zmiany i przemiany. Gdy ktoś kiedyś mnie zapytał, Pani Mario, gdyby Pani mogła namalować magiczną oazę przy pomocy jednego, jedynego symbolu. Jaki byłby to symbol? Jak myślisz? Oczywiście motyl. Ten symbol transformacji. Z małego robaczka w poczwarkę i w pięknego motyla. Tak jak i my zmieniamy się każdego dnia. To, kim jesteś dzisiaj, nie oznacza, że tą osobą będziesz jutro, pojutrze, za tydzień, za rok. 33 ma w sobie nie tylko tą wibrację mistrzowską, ale również ten ruch. To jest podwójna trójka. Cały czas do przodu, cały czas coś nowego. Stare odchodzi, by mogło nadejść to nowe. I to jest chyba największa tajemnica tutaj na Ziemi. Tajemnica materii. Że nie można dwa razy wyjść do tej samej rzeki, bo już nowa woda napłynęła. Znasz to, prawda? Heraklit z Efezu. Każdy z nas to zna. I rzeczywiście, gdy stajesz na brzegu rzeki i chcesz wejść do tej rzeki, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz po raz drugi, a już wszystko się zmieniło. I to jest prawo tutaj na ziemi, w materii. Że tutaj stale coś się zmienia. Nie tylko to, że nasze ciało się zmienia, ale wszystko dookoła nas. I to jest taka tajemnica, z której zaakceptowaniem ma problem 99% ludzi na Ziemi. Ludzie szukają stabilności w materii, stabilizacji, szufladek, wzorów, systemów. By wszystko było tak samo. Boją się nowości, boją się zmiany. Skąd to się pojawia? W momencie, gdy ten kontakt z siłą źródła, z siłą wszechświata, z siłą duszy wyższej został zerwany. W tym momencie człowiek czuje się zagrożony. I to jest oczywiście królestwo panowania istot cienia, istot mroku, bo one karmią się tym strachem, tą energią niepewności, braku stabilności. Wykorzystując więc prawo tutaj na ziemi, że tutaj stale coś się zmienia, przyczepiają się do energii ludzkiej i korzystają z niej, karmią się i rosną w siłę. Ale ty nie jesteś jednym człowiekiem z tego 99%. Ty jesteś w tym 1%, bo ty wiesz, że materia się zmienia. A jeżeli jeszcze do tego momentu nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, to jest to dzisiaj przesłaniem od siły wyższej. Co zrobić w takim momencie, gdy szukasz stabilności, bezpieczeństwa? A tutaj na ziemi jest to niemożliwe. Co zrobić? Gdzie zarzucić tą kotwicę, by poczuć się jak u siebie w domu? To będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. I popatrz, jakie to niesamowite. Ten wiatr dookoła, który szaleje tutaj wokół mnie. Ta zmiana, przemiana, ta energia 33, ten ruch. A tutaj taki temat. Jak w takim momencie ruchu, zmiany, gdzie już to, co było aktualne wczoraj, już jutro nie będzie aktualne. Co zrobić,
by poczuć ją bezpiecznie. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, bo ono będzie kluczem, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, a następnie przejdziemy do przesłań od siły wyższej. Zaczynajmy więc. Bardzo proszę, wstań w tej chwili. Odetchnij głęboko.